Dzisiejszy odcinek rzuci światło na dynamiczne relacje między zawodnikami a ich fanami, które czasem przechodzą granice sportowej pasji. Zagłębimy się w głębokie konflikty i napięcia, które narosły między tymi dwiema grupami. Od emocjonalnych wyzwań po dramatyczne konfrontacje. W dzisiejszym odcinku nie zabraknie emocji. Zaczynajmy! Podczas 11. edycji Fame MMA, która odbyła się w Gliwickiej Arenie, doszło do niecodziennego incydentu z udziałem Kacpra Błońskiego. Tego dnia Kacper nie brał udziału w walce, lecz pojawił się na gali jako widz, chętnie pozując do zdjęć z fanami. W pewnym momencie młody widz zaczął go obrażać. W reakcji na te nieprzyjemne uwagi Kacper mocno popchnął chłopaka. Później, podczas transmisji na żywo na kanale Watacha, Błoński wyznał, że emocje wzięły górę i przyznał, że jego reakcja była niewłaściwa, zwłaszcza biorąc pod uwagę wiek obrażającego go chłopca. Adrian Polański, znany w polskiej branży freakfightów od samych jej początków i ceniony za swój wkład w rozwój tego rodzaju federacji, znalazł się w centrum kontrowersji tuż przed programem Face to Face promującym Fame MMA 13. Wydarzenie miało miejsce na zewnątrz hali, gdzie Adrian uderzył młodego widza otwartą dłonią. Chociaż Polański próbował zatuszować incydent, usuwając wszelakie nagrania z telefonów świadków, jedno z nich trafiło do internetu. Podczas panelu, gdy prowadzący poruszyli ten temat, zaskoczony Adrian przyznał się do zdarzenia. Jakiś chłopak, nie wiem ile on ma lat, 17 miał, mówi, ty co ty, bierzesz się, żeby je ruchać? Ja mówię, słucham? On mówi, zaraz będziesz? Ja mówię, chodź, to cię wyrucham. Podchodzi taki na kozaku, mówi, patrzy na mnie i co? Ja mówię, dobra, weź spalaj. Mówię, nie będę, wiesz, z tą szczelu dyskutował, to ty wypierdalaj. Wstałem po prostu i liścia, no i tyle. Wyjaśnił, że został sprowokowany przez młodego widza, który agresywnie zachowywał się wobec niego i jego towarzystwa. W odpowiedzi na te prowokacje Polański zdenerwował się i uderzył chłopaka. Co zaskoczyło wielu, Adrian stwierdził, że w podobnej sytuacji zrobiłby to jeszcze raz. I powiem szczerze, zrobiłbym to kurwa jeszcze raz. Mimo kontrowersyjnej postawy, publiczność zaczęła bić brawo, wyrażając swoje poparcie dla jego reakcji. W trakcie programu promującego galę Fame Friday Arena 2 doszło do nieprzyjemnego incydentu. W trakcie transmisji zadzwonił widz, który twierdził, że ma coś kompromitującego do ujawnienia. W pewnym momencie podał ciąg cyfr, które jak się później okazało, były mocno związane z jednym z włodarzy Federacji Fame MMA, Michałem Boxdelem Baronem. No mam lekkiego bruda tego, w sumie no mocnego, da radę podnieść w sumie i podam jedną cyfrę. I Ostry będzie wiedział w ogóle o co chodzi. 950-302-10235. 950-302-1023. Ty, ale to jest kurwa przecież ten. Co to jest, PESEL? No. 3 marca. O coś wie. To ja nie wiem. Podane liczby wywołały zakłopotanie u Boxdela, gdyż okazało się, że to jego numer PESEL. Choć informacja ta mogła być wrażliwa, PESEL można stosunkowo łatwo znaleźć, więc wyciek nie był dla niego szczególnie krzywdzący. Niemniej jednak incydent z pewnością dodał napięcia do wydarzenia oraz szokował uczestników. Podczas jednego z programów poprzedzających galę Fame MMA, gdzie widzowie mieli możliwość dzwonić i zadawać pytania zawodnikom, Mateusz Murański otrzymał bardzo nieprzyjemny telefon. Takie pytanie, powiedz teraz, jak można być takim pośmiewiskiem internetowym jak ty i cała twoja rodzina? Wiesz co, wypierdę. No ale czemu wypierdę? No i co, nie masz nic innego do powiedzenia w tym momencie? Nie, bez kitu nic. Pomimo ciągłych prowokacji i obraźliwych słów skierowanych w jego stronę, Mateusz zachował godną podziwu postawę. Spokojnie stwierdził, że rozmówca jest zbyt wulgarny i arogancki i dlatego nie zamierza kontynuować z nim rozmowy. No jesteś chłopie farmazonem, kurwa. Wpadłeś chłopie do studia, usiadłeś nad gościem, który tak naprawdę nic do ciebie nie powiedział. Jego opanowanie w obliczu takich ataków spotkało się z wielkim uznaniem. Chłopak znany z wybuchowego charakteru zaskoczył wszystkich swoim zachowaniem. Main event gali Fame MMA 12, będący długo wyczekiwanym starciem w formule bokserskiej, zgromadził wielu fanów oczekujących emocjonującego pojedynku między Marcinem Polish Zombie Wrzoskiem a Kasiuszem Don Casio Rzecińskim. Wcześniejsze sprzeczki między zawodnikami tylko podsycały zainteresowanie tym wydarzeniem. Po walce narożnik Marcina Wrzoska wdał się w sprzeczkę z widzem siedzącym na widowni. Początkowo wydawało się, że rozmowa ta zmierza ku porozumieniu, jednak nagle rozgrzany emocjami Marcin niespodziewanie uderzył kolanem w twarz wyzywającego go widza. Chłopak upadł z impetem, przelatując kilka metrów w tył. Incydent ten wywołał duże poruszenie wśród obecnych, a Marcin, były mistrz KSW, swoim zachowaniem wprowadził dodatkowe napięcie tego wieczora. Być może jego negatywna reakcja wywołana była złymi emocjami, które towarzyszyły mu po przegranej walce.
trakcie gali High League 1, która miała miejsce 28 sierpnia 2021 roku w Ergo Arenie w Trójmieście, odbył się długo oczekiwany pojedynek między Anielą Lil Masti Bogusz a Ewą Kleo Brodnicką. Przed rozpoczęciem walki Aniela Bogusz w drodze do oktagonu natknęła się na widza, który postanowił ją sprowokować, pokazując jej środkowy palec. W odpowiedzi na tę nieprzyjemną zaczepkę Lil Masti zdecydowała się na impulsywną reakcję i wyprowadziła cios w kierunku prowokatora. Niestety jej uderzenie nie trafiło w zamierzonego odbiorcę, a zamiast tego dosięgło inną osobę w tłumie. W czasie trwania programu promującego galę High League 4, Lexi znalazła się w bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Jeden z dzwoniących widzów pochodzący z jej rodzinnego miasta oznajmił, że zna ją osobiście, lecz nie chce się przedstawiać. Chciałem zapytać Lexi, dlaczego ona tak się czepia tej koleżanki Natsu o to wbijanie szpileczki, skoro w przeszłości potrafiła naprawdę wielu dziewczyn obrazić w mediach społecznościowych. Lexi potrafiła z nimi robić najgorsze... Już nie będę wulgarnych słów używał. To jest nieprawda. Byłyśmy, nie wiem, tam gimnazjum, liceum, były sprzeczki, kłótnie i tak to wyglądało. Nie wiem, co tutaj więcej powiedzieć. Zakłopotana dziewczyna nie wiedziała, jak się do tego odnieść i zaprzeczała zarzutom. Chłopak twierdził, że Lexi udaje w internecie, a na żywo jest zupełnie inną osobą. I jeszcze chciałbym dodać, bo Marcin poruszył temat, że ten związek był toksyczny. Chyba z Lexi jest problem jednak. Jeżeli chodzi o związki. Mój pierwszy związek, ty wiesz, jak to wyglądało na pewno. Pod koniec rozmowy stwierdził, że w relacji między Marcinem Dubielem a Lexi to raczej ona była toksyczna, ponieważ doskonale zna jej zachowanie w związkach. Wkrótce wszystko wyszło na jaw, że dzwoniącym był Kordian, były chłopak Lexi. Dziewczyna oznajmiła, że nie zamierza kłócić się o związek, który zakończył się kilka lat temu i uznała, że Kordian jest toksyczny, dodając, że za swoje zachowanie powinien odpowiadać przed policją. Ten telefon wyraźnie wyprowadził Lexi z równowagi, pokazując, jak trudne mogą być konfrontacje z przeszłością, zwłaszcza w forum publicznym. W trakcie transmisji na żywo prowadzonej przez Frania na ulicy doszło do zaskakującego i niecodziennego zdarzenia. W pewnym momencie podszedł do niego wyraźnie pijany młody mężczyzna. Nietrzeźwy chłopak, z trudem utrzymując równowagę i ledwo wymawiając słowa, oznajmił streamerowi, że chce, aby ten go uderzył. Ja z tą stary, bym ci tak wyjechał stary, nie to, że bym ci wyjechał kurwa, wiesz, tylko jak ja bym ci kurwa stary, jak ja bym ci stary, wyjechał stary, jak ja bym ci wyjechał. No wiem, no ty jesteś, musisz być niesamowicie groźny, nie? Sytuacja była niejasna, gdyż nie można było jednoznacznie stwierdzić, czy chłopak mówił to w żartach, czy też miał na myśli coś poważniejszego. Choć jego słowa mogły zabrzmieć prowokacyjnie, nie wykazywał żadnych oznak agresji. Jego stan był wyraźnie wskazujący na nadmierne spożycie alkoholu. Ledwo stał na nogach, a jego mowa była bełkotliwa. Na programie promującym galę Fame MMA 13 doszło do nieprzyjemnego i emocjonującego incydentu. Hater, jeden z uczestników, postanowił przywołać do mikrofonu widza, który przed rozpoczęciem programu wulgarnie go zwyzywał. Chłopak podszedł do mikrofonu i wyraził swoją nienawiść do hejtera, używając przy tym niecenzuralnych słów. Nie, po prostu powiedziałem, że cię nienawidzę, bo wybiłeś na kamerzyście, śpierd... A ty idź... Ku zaskoczeniu wielu, publiczność zaczęła bić chłopakowi brawo. Po tych słowach hejter zdecydował się na konfrontację słowną z chłopakiem. Choć wymiana zdań nie była szczególnie emocjonująca, obfitowała w liczne wulgaryzmy. W pewnym momencie hejter, próbując zdyskredytować swojego przeciwnika, skomentował jego kurtkę w sposób lekceważący. Że tam koszulę kurwa podciągnął pod samą szyję, kurwa, i kurtkę kurwa ściuk budy jakąś kurwa zapierdolę. Proszę bardzo, jaką kurtkę? Nie, dobra. Ale proszę, właśnie i się zastanawiam, bo nie, bo dobrze to poruszyłeś, bo dużo właśnie influencerów. To wam to wiedziałem, że się przejdzie. To trudno, ja już ciągnę temat. To wywołało reakcję Sylwestra Wardęgi, który zdecydowanie skrytykował takie podejście. Wardęga zwrócił uwagę na to, że wielu influencerów ocenia innych przez pryzmat ich wyglądu i ubrań, co jest powierzchowne i niesprawiedliwe. Podkreślił, że nikt nie powinien być oceniany na podstawie tego, co nosi. Uczestnicy programu przyznali, że hejter powinien przeprosić chłopaka za swoje słowa. Pomimo tego, że między chłopakami padło wiele ostrych słów, dyskusja na temat kurtki była zupełnie nie na miejscu i nie miała żadnego znaczenia w kontekście ich sporu.